wszystkim, jak to przed laty powiedział świętej pamięci ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga, to jest przywilej obdarowanych. I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie, jak przedtem. I będą krepiska napełnione zbożem, a tłocznie moszczem i oliwią będą opływały. A ludzie wierzący gromadzą się, by najpierw dziękować na modlitwie Bogu i ludziom, którzy przez cały rok, a szczególnie w sezonie zbiorów, dbają o utrzymanie naszych funkcji życiowych, o nasz chleb powszedni. Módlmy się za nas samych, abyśmy szanowali chleb i każdą ludzką pracę oraz sami chętnie służyli innym ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.